Tato, zobacz, 20 groszy na szczęście. O nie, synu, szczęścia nie kupisz za żadne pieniądze, a już na pewno nie za 20 groszy. Pij! Nie chcę! Pij, bo cię rzucę. Nie krzyw się tak, bo dostaniesz krzywicy. Krzywica jest z braku witaminy D. Odezwała się magazynier polonistyki. No pij ty, gruba łupo. Gruba? To już przegiąłeś. Nie chcę cię znać! Nie dzwoń do mnie! Dobra, przejdzie. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego. Do zielonego. Napotkała mnie. Uważaj, jak stoisz! Szumi dookoła las, czy to jawa, czy sen? Co ci przypomina, co ci przypomina? Widok znajomy ten? Z nikim nie współpracuję. Panie! Co mi pan? Toś to moje auto! Panie, co mi tu opowiadasz? Przecież ja wiem, co ja tu robię. To ja mam plany na budowę. Dobra, spadaj! Muszę się napić. Co jest? Dzień dobry szanownemu obywatelowi, rutynowa kontrola. Ale o co chodzi? Rutynowa kontrola, dopalacze, narkotyki, lewy soft, narządy do przeszczepu, takie tam. Ale zaraz, moment, przecież ja mi ci nie handluję. Ale spokojnie, nie jest pan podejrzany, został pan po prostu wylosowany. Co? Obywatel nie przeszkadza! Ale panie Włado! Obywatel się uspokoi! Społeczeństwo patrzy. Dom jest czysty. No widzi pan, nie było się czym przejmować. Od razu widać, że jest pan porządny obywatel. Kontrolować pana to prawdziwa przyjemność. Do zobaczenia. Kurwa mać, co za dzień zjebany, no. Dziewucha mnie rzuciła, auto rozjebane. Mieszkanie też zdemolowali, jacyś kurwa dzielnicowy wielki, no. Rękaw na krzaku. Co się kurwa jeszcze może stać dzisiaj, no.
O, a ty to kto? To ja, dobry duszek Gapuś, przyjaciel wszystkich dzieci. Pomogę ci, ale pod warunkiem, że poprawisz swoje postępowanie. Twoje pierwsze zadanie. Oddaj komiks do biblioteki. Jaki komiks? Ten, co leży przed tobą. Ten? A to ja go oddam, no. A, widziałem. W Golfie? Nie, w Mercedesie. A, faktycznie. Widziałeś przysłała. Wiesz, Maciej się nigdy nie zdradzi, nie? Tak. Dzień dobry, kontrola biletów. Proszę okazać bilety do kontroli. Pojebało pan w windzie? No to co, jest bilecik, czy go nie ma? Nie ma. No to jak będzie? Płaci pan na miejscu? Czy wypisujemy? Że jak? Dowodzik. Nie mam. Pan pójdzie z nami. Co? Pójdzie pan z nami. Gapuś, weź mi stąd wyciągnij. Proszę cię. Trzeba było skasować bilet. Ale... skąd ja mogłem wiedzieć? Przecież tam nawet kasowników nie było. No dobrze, masz ostatnią szansę. Nowy filmik z Madzią. A, widziałem. W Golfie? Nie, w Mercedesie. A, faktycznie. Widziałeś przysłała. Wiesz, Madzia się nigdy nie zdradzi, nie? Tak. Dzień dobry, kontrola biletów. Proszę okazać bilety do kontroli. A, dzień dobry, proszę uprzejmie, miesięczny. W porządku, dziękuję. Proszę uprzejmie, dziękuję. Ktoś musiał go ostrzec. Musimy się dowiedzieć, kto. O, to ten, co KK Kokosza 20 lat trzyma. Wiem. Przepraszam, już oddaję. Dobra, co tym razem chcesz? Nowy tytuł jest. O, to ja poproszę. Proszę. Dziękuję. Miesiąc, ja ani dnia dłużej. To ja wiem, oddam. Bokomornik. Ja pana zdjęcie chyba w gazecie widziałam. Nie, to niemożliwe. Przypadkowa zbieżność twarzy. Do widzenia. Przepraszam pana bardzo. Gdzie to jest najbliższa ubikacja? A to musi się pan tam zawrócić. Dziękuję. Ej, koleś! Kapelusz ci się pali. Bardzo panu dziękuję. Uratował pan mój cenny kapelusz. Dam panu za to kupon do mojego peweksu. Pan się na mnie powoła. Pan zobaczy, bardzo ładna kurteczka. Modny krój, prosto z Paryża, tam wszyscy w takich chodzą. Sam osobiście mam dwie, a ta pasuje panu do koloru oczu. Pan przymierzy. Naprawdę będzie dobrze leżała. A nie mówiłem? No po prostu pięknie. No gdyby pan się mógł teraz zobaczyć. A zresztą mamy lustro. Obciąć panu myteczkę? A po co? Nie widzą, że nowe. A, zresztą.
Panie, da się coś z tym zrobić? Wyklepać coś? Coś pan kurwa w Intercity przyjebał? Tak jakby. Nie no, godzinka, coś pomyślimy. Weź się pan przejść po parku tutaj, dotlenić się można. A się zrobi, nie? Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. W górach, w jamach, pod kamykiem, na Zabiecku czy w Komorze. Siedzą sobie krasnoludki w byle jakiej mysiej norze. Lakier dobrałem. Prawie nówka. Ile płacę? Normalnie biorę dwa koła. Ale od bohaterów nie biorę pieniędzy. Gojda. To na tej samej ławeczce. Pewnie. Buźka, pa. Udało się. Udało się, po prostu udało się. Dzięki wielkie, Gapuś. Nie przypuszczałem, że da się to tak ładnie odkręcić wszystko. Jeszcze raz wielkie dzięki. Widzę, że moja misja spełniona. Tylko tego teraz nie zepsuj. Cześć! Trzeba to oblać. Dobry. Dzień dobry. Jakąś dobrą wódę. A. To ja ze swojej strony polecam wódkę Ksiądz Robak z najlepszych polskich ziemniaków z południowych stoków Kieleckiego. A co w niej takiego specjalnego? No jak to co? Bo nic lepszego nie ma nad Księdza Robaka. Wódka wspaniała to napój miły dla Polaka. Docenię ją spragniony. W słowach zebrać trudno ten kolor kryształowy i tę woń przecudną. Zaciągnij języka, a nie jeden powie, jak wódka Ksiądz Robak wzmacnia, krzepi zdrowie. Pochwyćmy tym prędzej bracia, wznieśmy w górę flasze. Wypijmy teraz za zdrowie szczęście nasze. Dobra, dwie. Tak, 49 zł i 80 groszy. Momencik, pójdę rozmienić. Dobra, nara. Pańska reszta! Pańska reszta!